No, witajmy w naszym studiu. Z tej strony Włodzimierz Szaromowicz. Jezu, jak ja totalnie nie przepadam za Mattem Fraserem. Ja go szanuję? Nie przepadam. Jest zdjęcie trzech zawodników, którzy będą robić ten trening teraz. Pancik, Sager, Fraser. Pancik, Sager, Fraser. Jest klapka. Jest klapka. Kurde, pokazują przybitki z Gamesów z zeszłego roku. Z Carlson. Okej, no ja wiem, że jeszcze nie odbyły się ani jedne Games w Wisconsin. Ale no jakoś nie czuję tego, że to będzie równie dobrze wyglądać po prostu w telewizji. Słoneczko, gorąco, oni tam te ciała opalone. Taki Baywatch ze sztangami, rozumiecie? A teraz będzie Wisconsin. Kurtka przeciwdeszczowych w czapce. O, jest Kiki Dixon. Hello. Hello everybody. On się nazywa Cole Sager. Ha, my name is Cole Sager. Nie dosłyszałem skąd jest, ale pasuje, żeby był z Teksasu. Czy mi się wydaje, czy Fraser się uśmiechnął? Jak wygra na Gamesach z mnie w tym życiu? No nie zmieniło, ogólnie tu jest mordeczko, tylko chujowo. Wiesz, żyć na dzielni, z dnia na dzień. Jezus Maria. No i też się ludzie napinają, że no tak mordy, ale mogliby w tej Polsce czasem coś tam zrobić, z takim czasem dobrym, polszowym. No tak, tylko że w Stanach niesamowicie dużo ludzi zapisuje się do Open. Dużo więcej niż w całej Europie. Nie wiem ile. Miliard osób. W Polsce zapisało się w tym roku do Open niecałe 1000 osób. Niecałe. Nie wiadomo, że będą priorytetyzować wszystko pod kątem tego rynku, który daje najwięcej hajsu. Zapisujcie się masowo do Open, to będą robili announcementy takie w takich godzinach, które nam bardziej pasują. Naprawdę nie może kto inny tego robić, tylko musi to robić Dave Castro. Nie spotkałem się z ani jedną osobą, która by mi powiedziała, że hej, ten Dave Castro taki fajny jest. O Jezu, Dave Castro. O Jezu, jaki wąs! O Jezus, na szczęście. Ale zabawny jestem. To nie będę. Dajmy na handlę. Dobra, sztanga. Bardzo dobrze. Ale jaki on ma wąs? Drabina rwań do siadu. Chyba robię scaled. Dobra, pierwszy ciężar zrobię. 42,5 kg. 60 kg. 60 kg. Poruszam się w obrębie pierwszych dwóch ciężarów. Rwania plus to. I 300 bary. No i to jest taki crossfit, taki nie do końca crossfit, taki gamesowy crossfit. No się zwiększać liczby? O Boże, kiedy ja 21 chest barów zrobię? To jest taki crossfit, który nie do końca do mnie przemawia. W sensie, okej, to jest open, takie trochę zawody. Na zawodach można sobie takich cudów próbować, natomiast z drugiej strony Open no jednak miało trafiać do takiego przeciętnego crossfitera, tak? Żeby sobie mógł popróbować, porobić, żeby było fajnie i tak dalej. Natomiast robienie po kilkanaście rwań do siadu na pełnej intensywności, przeplatanych chestu barami, o ile brzmi fajnie, mordo, robimy mordo, no to nie jest jakoś szczególnie rozsądne. Trening wygląda fajnie, no to będzie coś ciekawego do zrobienia. Będzie trudny, bardzo wymagający pod względem obu ciężarów. Nawet jak patrzę na... Znaczy nie wiem jak będzie w dywizji skalowanej. Nie trzeba to sprawdzić, jak te ciężary wyglądają skalowane. I czy to będzie rwanie do siadu, czy będzie mogło być na przykład na wysoko plus OHS, tak? Ale no nie, no rwania do siadu na intensywności, no to są fajne na region czy na gamesy, ale na open. Nie idź tą drogą, Ludwiku Dorni, Dave Castro. Dobra, przyznałem się tematowi.
jest taki trochę dramat ogólnie tutaj z tymi ciężarami, bo jak normalnie, każdy normalny człowiek jest przyzwyczajony, że 95 funtów to 42,5 kg, a pamiętam, że kiedyś dawno temu, w R99 to w ogóle żeśmy robili 45 kg, bo why not, to teraz to jest 43 kg, a w ilu boksach są talerze odpowiednie do tego, żeby założyć 43 kg, czyli żeby były i jedynki, i połówki. No akurat w CrossFit Wilanów są takie talerze, ale nie ma ich też jakoś bardzo dużo, więc chyba wystarczy na dwie, góra trzy sztangi. Potem jest na przykład 47 kg, wydaje się, w scale gdzieś tam. Więc już z tego powodu widzę, że znowu ktoś to zajebiście przemyślał pod kątem rynku europejskiego, rynku nieamerykańskiego, super, dzięki. Inną sprawą jest to, że no scaled kategoria jest z jednej strony ok, z drugiej nie ok. Z jednej strony ok, no bo rzeczywiście zeszli porządnie z tego ciężaru, bo na przykład zaczyna się od samej sztangi. Natomiast z drugiej strony no są jakieś jumping pull-upy, no ludzie no... Ja rozumiem, że chest to bary mogą być dla niektórych trudne, ale to zamieniacie na jumping pull-ups? One mogą być już zwykłe podciągnięcia? Albo ewentualnie dla pań, żeby było jumping pull-ups w scale? No, nie, no... Albo nie skalują wystarczająco, jak było w 17.2, albo za bardzo, jak to jest teraz w 17.3, moim zdaniem. Jedno, co jest bardzo dobre w skalowaniu, bardzo dobre, bardzo. Jak ktoś robi dywizję scaled, to nie musi rwać do siadu. Może wyrwać na power i dosiąść. To jest moim zdaniem super. I to rzeczywiście ma sens, to jest właśnie to, co się bałem, że ludzie się tam pozabijają tymi sztangami, a dzięki temu jest szansa na to, że się nie pozabijają. W zeszłym roku był taki chyba 16.2 chyba taki był, że masz 4 minuty na wykonanie jakiejś części, jak ją wykonasz, dostajesz dodatkowe 4 minuty na wykonanie drugiej, bla, bla, i tak dalej. I to jest właśnie to. To jest fajne, to jakby to jest super. Natomiast w dalszym ciągu rwania do siadu, do open. Jedno to jest duży plus tego treningu. Mianowicie wiem, że nie będę robił go dłużej niż 8 minut. Słyszałem, jak Rory mówił, że można mieć jakiegoś pomocnika, pomagiera, który będzie za nas, ciężar się zwiększa, więc osoby, która będzie nam sztangę ładowała dodatkowo. I dla mnie to jest bez sensu. Dla mnie wszystko zawsze powinno być robione konkretnie przez zawodnika. Bo jedna osoba miała kogoś bardziej ogarniętego, ktoś mniej ogarniętego i nie ma to najmniejszego związku z poziomem wytrenowania tej osoby. Nie ma, to po prostu z fartem, czy ma ogarniętych kumpli, czy nieogarniętych. No. A taki biedny Barney Boyte w tej Rumunii, no to on nikogo tam nie ma, co no, koza mu będzie nakładała tam te talerze. Jak nie wiecie, kto to jest Barney Boyte, to se sprawdźcie, naprawdę, nie, no se sprawdźcie. Bo niezależnie od czegokolwiek, Dave Castro to debil, wystarczy spojrzeć na jego wąsy, znaczy wąsy. Co to w ogóle? Kiki Dixon? Trening? No to nie jest CrossFit na open, moim zdaniem. Ja rozumiem, open musi iść w górę, tak? Okej. Ale jednak... Ja wiem tyle, że idę spać. Dobranoc.